Dzień dobry, cześć i czołem w Szumilesie. Podążam ku szklarni, aby zrelacjonować, co tam się dzieje jeszcze w końcówce czerwca przy tych pomidorkach naszych zdruzgotanych przez moje traktowanie i pogodę. No, jeżeli ktoś ogląda, wie, iż tu nie zajmuję się pomidorami, a tu się zajmuję. Czyli prowadzę tam na 1-2 pędy, czasami na 3, jak widzę, że roślina idzie silnie w 3 pędy i ma pąków kwiatowych sporo, gdzieś tam w zalążkach, to zostawiam na te 3 nawet. A tu nic nie robię, jedyne co, to tylko troszkę podwiązuję i obrywam czasem, obrywałem właściwie, jak takie były liście, które przez te pogody właśnie, przez to, że były bardzo wcześnie posadzone te pomidory i zmarniały, no co tu dużo mówić. Właściwie można powiedzieć, że zdechły i wstały z grobu później. W tej chwili mogłyby już być dwukrotnie większe, no ale są jakie są. Miały trochę liści takich podwiętniętych, no to tych liści się pozbywałem, żeby nie chorowały tam, żeby wiecie, no nie było jakiegoś tego, ale już widzicie na przykład tutaj po tym pomidorku, jaki jest busz i ile ma tych pędów, to już nie wiem, ze 4 czy 5 to minimum. A tu po przeciwnej stronie symetryczny pomidor ma tylko jeden główny i na 2 się tutaj rozgałęzia. Słuchajcie, co ja tutaj robię? Właściwie to nie mam wam co teraz pokazać, bo głupi wczoraj to zrobiłem, a teraz nie mam gdzie pokazać. Obrywam jakieś takie chorujące liście na dole, wyschnięte. Jeżeli tu mi wyrastają takie o, to też staram się tego pozbywać, żeby nie poszły dalej w kolejne pędy, tylko żeby tu się rozwijały. Przeglądam rośliny od dołu i jak tu widzę, że mi właśnie rośnie coś nowego, to wywalam. One są takie ogołocone właśnie przez ten mróz, który przeszedł i ściął mi wszystkie liście, więc ja je potem wywaliłem stąd, żeby nie chorowało. Jeszcze ten liść taki jest, to widzicie, że jeszcze też powinienem się go właściwie już pozbyć. No i patrzę sobie po każdym, po pierwsze na ile pędów rośnie, żeby już nie przeginać z tymi pędami i ich ilością, ale sprawdzam sobie i tak zwane wilki wyrywam, nie wiem czy tu jakiegokolwiek znajdę, ale jeśli ktoś nie wie o co chodzi, no to chodzi o to, że idziemy sobie po łodydze, patrzymy, jest tutaj główny liść i tutaj zaczynają wyrastać dodatkowe i trzeba się ich po prostu pozbyć w tej metodzie takiej, gdzie właśnie staramy się dbać o te pomidory, to pozbywamy się. Czasami jak idą w kilka pędów, to ten jeden pęd też urywam. O, tak jak tutaj mamy wilka, proszę, tak zwanego. Po prostu go wywalam stąd i zostawiam tak jak jest. Co do podwiązywania, śmieszną mam metodę, zobaczcie, mam to kwadratowe i mogę sobie w ten sposób, tylko muszę obiema rękoma to robić, że sobie zawijam to i mi się wtedy napręża ten sznurek i jest naprawdę dobrze zrobione. Jeśli chodzi o kwitnienie, nie ma jeszcze szaleństwa, oczywiście podlewam od pewnego czasu gnojówką, natomiast no tak sobie kwitną jak kwitną, wiecie, one no, były w takim stanie, że i tak dobrze, że w ogóle cokolwiek tutaj rośnie, bo byłem niemalże przekonany, że trzeba będzie zakończyć ten eksperyment i totalnie to wywalić stąd, ale że nie miałem wtedy na tamtą chwilę sadzonek i raczej perspektyw na posiadanie sadzonek, to je zostawiłem, no i jakoś tam odrosły kwiatki tutaj, widzicie. Co do zapylania, nie chce mi się w tym roku biegać z pędzelkiem, powiem wam szczerze, i chodzę i po prostu potrząsam. Pomidory powinny być niby samopylne, że jak wystarczy potrząsnąć i po prostu się zapylą. Owadów tutaj jest troszeczkę w tej szklarni, ale one się nie garną zbytnio do tego, żeby, o, widzicie tutaj na przykład, to jest taki stary liść, który zaczyna od wody tutaj gnić, można powiedzieć. Pozbywam się go, żeby nie chorował. Te małe też wywalam stąd, bo niepotrzebnie będzie mi to w pęd wybijać następny. Tutaj jest wilk. Pyk. Tutaj były kwiaty, które zmarzły, więc też trzeba się ich pozbyć, bo niepotrzebnie tutaj siedzą. Tutaj mamy mały wilk. Także moi drodzy, żeby nie zamulać, podstawowe czynności, które wykonuję co te kilka dni. Po pierwsze, naciągam troszeczkę sznurek, jeżeli widzę, że za bardzo on wisi. W tym roku eksperymentalnie do niczego go nie przywiązywałem, tylko do łodygi.
Tam dosyć łatwo ze względu na to, że jest kwadratowa ta w przekroju ta rura, ten profil. No jest mi łatwo zrobić tak, żeby to się nie odwijało. No nieważne, każdy ma swój sposób podwiązywania. Ja sobie testuję różne. Więc podwiązuję, to jest jedna sprawa. Druga, patrzę każdą roślinę właśnie od dołu do góry, czy nie ma jakichś na dole liści gnijących, czy nie ma dodatkowych wyciągających się pędów gdzieś tam. Tam widzę, no jednak dzisiaj muszę to zrobić, jednak tutaj szybciej to rośnie niż sądziłem, że będzie rosło. Ale co te 3-4 dni przychodzę to zrobić, im wcześniej się poobrywa te wszystkie wilki i dodatkowe pędy, tym mniej roślina wysila się na to, żeby zwyczajnie no po prostu się poświęcać temu, tak? Tylko idzie w te pędy, co chcemy. Dodatkowo potrząsam, aby zapylać. Tego w tej chwili nie widać, bo część kwiatów już opadła, ale rozwijają się już owoce. To jest błąd, który w zeszłym roku popełniłem, że tego zapylania zaniechałem na początku. Teraz staram się właśnie co kilka dni, nawet co drugi dzień przyjść i chociażby popotrząsać tym, żeby to pozapylać. Podlewam gnojówką raz na kilka dni, ponieważ ta ziemia nie jest tutaj jeszcze taka mega idealna, co zresztą widać po pomidorach, że jakby no nie mają tutaj tyle składników odżywczych, co by chciały. Nie rosną jakieś takie grube, dopasione, tylko takie jak widać, ale też pogoda, powiem wam, u nas nie sprzyja na razie, bo ten czerwiec jest bardzo deszczowy, cały czerwiec leje, ale jest stosunkowo zimno jak na czerwiec. To w nocy to temperatury potrafiły nawet do 10-12 stopni spadać, także no nie ma tu jakiegoś szaleństwa z ciepłotą tak naprawdę. I, no ale rosną sobie jak rosną. Myślę, że jeszcze będzie coś niecoś z nich. Szaleństwa nie będzie, ale będzie jeszcze co pojeść i porównać jakieś tam dziko rosnące do tych zadbanych. Już można zauważyć, że tutaj jest większy gąszcz niż tutaj. No i to jest na tyle. Co kilka dni jeszcze, bo nie codziennie, napełniam beczkę. Jak widzicie, mam rozprowadzone nawadnianie kropelkowe, ale o tym film jest inny. Tylko tak na szybciutko mówię. Beczka jest w środku, żeby się woda grzała, żeby ciepłą wodą podlewać. Jest, jak widzicie, napełniona. Już jest w miarę ciepława. Ja będę ją uruchamiał dzisiaj, ponieważ będę musiał stąd wyjechać na jakiś czas. I uruchomię sobie ją dzisiaj. Wczoraj, chodzi o co? Wczoraj wieczorem, czy nie, w południe była napełniona beczka. I ona sobie na razie jest zakręcona, po to, żeby się ta woda troszeczkę nagrzała. I ja na przykład wieczorem wczoraj troszkę podlałem z konewki, bo mam tutaj blisko beczkę, więc nie jest to dla mnie wielki problem. Ta woda też była nagrzana, teraz jest wlana nowa, która się grzeje od samego rana. Podlałem właśnie z gnojówką i samą wodą, dlatego widzicie, że troszeczkę jest tak mokro. I dopiero jak będę wyjeżdżał, to sobie tę beczkę uruchomię. Ona bardzo dużo tutaj nie podlewa, tak zwilża tę glebę. Ja tam w tamtym filmie opisałem więcej, czy on już jest, czy będzie, to będzie o tym nawadnianiu, więc nie będę się w tej chwili na ten temat po prostu rozgadywał. Mogę wam tylko pokazać, póki jeszcze nie ma takiego gąszczu wielkiego, jaka jest od razu różnica pomiędzy takim prowadzeniem. Tutaj mamy na przykład cały czas jeszcze jeden pęd, choć już mi tu w dwa wybija. O, to może nie jest dobry przykład, bo tak gęsto tu jest, kurczę, tych liści trochę, chociaż dobra. Mamy jedną łodygę, tak? Liście. Nie, dwa tu mamy, przepraszam. Związałem tak, że nie. Co ja gadam w ogóle? Ślepy jestem. Dwa pędy, tak? Liście pojedyncze, bez tych wilków. Mamy dwa pędy. Tu mamy na przykład jeden pęd, tylko oczywiście mówię, te kondycja tych pomidorów nie jest godna naśladowania, ale o co mi chodzi? Mamy jeden pęd bez tych wilków, bez jakichś dodatkowych. Zawsze się jednym zaczyna na samym jakby dole, a teraz zobaczcie, co się dzieje tutaj w tych pomidorach takich na dziko rosnących. Tutaj tego liścia muszę oberwać, bo on zaczyna trochę gnić i boję się, żeby tutaj nie uszkodził tych. Wybija mi kolejny pęd z wilka. Tutaj nieładnie wygląda. I tu mamy na dwa na razie. Ten pomidor jeszcze wygląda, jakby był zadbany. Ale zobaczcie tego. Tu wybił jeden pęd.
tu drugi, tu trzeci, tu czwarty, tu mamy dwa, więc już jest sześć. Tu to samo, jeden główny, jeden tu, drugi tu, tu trzeci rośnie, tutaj liście też mogą iść w pędy, tutaj kolejne trzy na górze. Także no, będzie wielki gąszcz, jak w zeszłym roku. Tutaj to samo, tu mamy jeden główny, drugi, trzeci, tu rośnie czwarty, piąty, tutaj jest szósty, taki gruby, siódmy, można powiedzieć, więc już jest w tej chwili siedem. Coraz trudniej je oplatać i to jest, mówię, tak jak w porównaniu, znaczy na podstawie doświadczenia z zeszłego roku, na początku wydaje się, że te pomidory na dziko rosnące, na dziko puszczone, można tak by to ująć, są łatwiejsze, ponieważ nic się przy nich nie robi, a tutaj jednak są stałe rzeczy do zrobienia. Ale powiem Wam szczerze, że wolę wejść nawet raz na dwa tygodnie, by mógł ktoś wejść, ale lepiej tam raz na tydzień, powiedzmy, czy jeszcze częściej, i zrobić jakieś pojedyncze czynności przy tym, bo tu zaczyna się później problem z wiązaniem tego. Trzeba by więcej sznurków puszczać, a to dodatkowa robota. Jak się nie puści tych sznurków, tylko tu się oplata, tak jak o, tu są, powiedzmy, dwa czy trzy pędy oplecione, a te nie, one się potrafią potem złamać pod własnym ciężarem czy pod ciężarem owoców, albo położyć na ziemi, mogą zacząć gdzieś tam właśnie, no, jakaś pleśń może wejść, jakiś grzyb. Także to nie jest wcale takie, wiecie, fajne to puszczanie na dziko i też jakby nie jestem tego takim zagorzałym fanem, dlatego że ja tego nie traktuję jak takie rośliny, wiecie, że trzeba chodzić, głaskać, przytulać, całować i w ogóle. To są rośliny jednoroczne. My im sami tutaj dajemy życie po to, żeby one nam dały życie, żeby dały nam owoce, więc to nie jest to nie jest krzew wieloletni, to nie jest drzewo wieloletnie, które można albo na przykład eksploatować tak na chama, żeby jak najwięcej owoców było, ale pewnie wtedy krótko będzie żyło to drzewo, albo dać mu rosnąć tak na wpół dziko i powiedzmy będzie długo, ale owoców będzie mniej. Trochę inne mam podejście do tego. To są naprawdę rośliny jednoroczne, z którymi na jesieni ja się muszę pożegnać, więc nie będę tutaj się z nimi całował, przytulał i ich czesał i głaskał. Staram się oczywiście zapewnić im takie warunki, żeby im było dobrze, ale no to jest tak samo jak i o papryka, która tutaj dopiero teraz zaczyna się zielenić, bo też składników pokarmowych i brakło właściwie możliwości ich pobierania. Czy ogórek, który zdechł od mrozów i dopiero teraz z powrotem wypuszcza liście i kwiaty. No to są naprawdę rośliny jednoroczne i nie trzeba tutaj, czasami ludzie mają taki przerost empatii i im się wydaje, że każdą roślinę po prostu trzeba traktować wręcz jak jakąś istotę ludzką. No, nie możemy też z tym przesadzać, bo naprawdę może się okazać, że przez taki gąszcz, przez taki burz, później właśnie jakaś choroba się rozwinie czy coś. Także powiem Wam tak. Ja nie jestem miłośnikiem tych metod prowadzenia na jeden pęd i na dwa. Pewnie jeszcze zrobię w przyszłym roku doświadczenia, jak to się różni. W zeszłym roku więcej pomidorów było po stronie dzikiej, więc jakby wygrała ta strona. Było więcej, prawda, ilościowo. Więc na tym mi najbardziej zależy, żeby było dużo i dobrej jakości. Powiem Wam, że ja najprawdopodobniej jak zwykle gdzieś pójdę częściowo drogą znaną, częściowo nieznaną. Pewnie gdzieś znajdę swoją drogę, czyli znajdę coś pomiędzy tymi metodami, że najprawdopodobniej nie będę puszczał ani na jeden pęd, ani na dwa, tylko na trzy albo cztery, ale nie będę puszczał na osiem, tak jak tutaj, czy na dziesięć potrafi wyrosnąć. Pewnie będę obrywał liście na dole, żeby nie chorowały i na przykład wilki, ale nie będę się też przejmował, jak mi wyrośnie gdzieś jakiś pęd dodatkowy i będą tam dodatkowe pomidory, może mniejsze, ale znaczy mniejsze wielkością, ale ilością większe. Pewnie gdzieś jak zwykle swoją metodę postaram się znaleźć na podstawie innych sprawdzonych, tudzież niesprawdzonych metod. No bo na tym to polega, żeby każdy sobie znalazł to, co lubi najbardziej. Czasami niektórzy prowadzą tylko i wyłącznie na jeden pęd czy na dwa, bo po prostu chcą mieć duże te pomidory, tak? No i ich sprawa. Nie ma co tutaj się sprzeczać, czy tak jest lepiej, czy gorzej.
Tyle, na razie chciałem Wam po prostu pokazać, że wystarczyło, że pogoda się zmieniła i pomidory zaczęły rosnąć i może nie mają jeszcze tutaj wspaniałych takich warunków, żeby się tym jakoś chwalić, ale cieszę się, że udało się je odratować i jednak coś tam będzie, tak? W przyszłości. No i już. Mam nadzieję, że u Was też tam... Mam nadzieję, że u Was jest lepiej. O, tak Wam powiem, bo to... Tutaj to na razie się czym chwalić nie ma, ale myślę, że jeszcze coś tam będzie. Do zobaczenia. Pa, pa.